Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Każda podróż na dobrą sprawę zaczyna się zanim jeszcze wyjedziemy w trasę. Jeżeli chcemy uniknąć zaskoczeń, warto zawczasu zadbać o stan techniczny samochodu. Co istotne, większość z tych rzeczy możemy zrobić samemu. Pierwszą i podstawową sprawą jest sprawdzenie, w jakiej kondycji są nasze opony. Oryginalna zimówka wyjeżdżająca z fabryki ma bieżnik o grubości 8 mm. Jeżeli opona zedrze się na tyle, że zostaje nam 4 mm bieżnika, to te malutkie lamelki, które tutaj Państwo widzą, przestają najzwyczajniej w świecie pracować, przestają kleić się do śniegu i asfaltu. Taka opona nie pracuje już prawidłowo i nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany. Ale bardzo ważne jest to, co kryje się pod maską silnika. Podczas porannego rozruchu silnika kontrolki przegasają, to najprawdopodobniej kończy się nasz akumulator. Warto dać mu szansę i podładować go bardzo niewielkim prądem przez dłuższy czas, ale pamiętajmy, że to urządzenie także ma ograniczoną żywotność. Najczęściej po 5 latach akumulatory psują się na tyle, że trzeba je po prostu wymienić. Co zrobić przed wyjazdem w trasę bardzo ważnego? Ano uzupełnić płyn do spryskiwacza. Rzecz niby banalna, ale jeżeli jedziemy daleko i grożą nam duże mrozy, pamiętajmy, aby to był w miarę możliwości płyn oryginalny i markowy. Te tanie mają to do siebie, że lubią zamarzać znacznie wcześniej niż deklaruje producent. Zamarzać nie ma prawa, także płyn służący do chłodzenia silnika. Oryginalny, fabryczny, to ma temperaturę krzepnięcia rzędu 37 stopni, minus 37 stopni, ale z czasem ta temperatura rośnie. Akceptowalna to minus 30. Jeżeli jest mniej, każdy warsztat jest w stanie to sprawdzić prostym areometrem, no to taki płyn bezwzględnie należy wymienić. Warto pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, a więc dobrym paliwie zimowym, szczególnie jeżeli jeździmy samochodem z silnikiem diesla, a potem cieszyć się wakacjami. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.